Annuncio vobis gaudium manium. Abemus papam. Pięćdziesiątnica. Początek nowego ludu Bożego. Katecheza świętego Jana Pawła II wygłoszona 16 sierpnia 1989 roku. W dniu pięćdziesiątnicy w Jerozolimie apostołowie, a przy nich cała pierwotna wspólnota uczniów Chrystusa, zgromadzona wraz z Maryją Matką Pana, w Wieczerniku, otrzymują Ducha Świętego. Wypełnia się w ten sposób zapowiedź i obietnica, z którą Chrystus odszedł z tego świata do Ojca. W tym dniu Kościół, który narodził się ze śmierci odkupiciela, objawia się światu. Będzie o tym mowa w następnej katechezie. Naprzód jeszcze w katechezie dzisiejszej wypada ukazać, że przyjście Ducha Świętego, jako dopełnienie nowego przymierza we krwi Chrystusa, daje początek nowemu ludowi Bożemu. Jest to wspólnota tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie których Chrystus uczynił królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Dokonało się to w mocy Ducha Świętego. Aby pełniej uwydatnić znaczenie tej prawdy, ogłoszonej przez apostołów Piotra i Pawła oraz w Apokalipsie, należy cofnąć się do ustanowienia Starego Przymierza pomiędzy Bogiem Jahwe a Izraelem, pod wodzą Mojżesza, po wyzwoleniu z niewoli egipskiej. Teksty, które o tym mówią, wskazują wyraźnie, iż przymierze wówczas zawarte nie sprowadzało się tylko do układu opartego na dwustronnych zobowiązaniach. Bóg Jahwe wybiera Izraela jako swój lud, lud, który staje się jego własnością, podczas gdy on sam jest odtąd ich bogiem. Czytamy więc: Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu Mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością. Pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała Ziemia. Będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Z kolei w księdze powtórzonego prawa znajdujemy powtórzenie i potwierdzenie tego, co głosi Bóg w księdze wyjścia. Ty bowiem jesteś narodem poświęconym Panu, Bogu Twojemu. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni Ziemi. Był ludem będącym jego szczególną własnością. Takie wybranie ze strony Boga płynie całkowicie i wyłącznie z jego miłości, miłości bezinteresownej. Czytamy. Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was, nie dlatego, że liczewnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu niewoli. To samo Księga Wyjścia wyraża w sposób bardziej obrazowy. Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Bóg działa z bezinteresownej miłości. Ta miłość wiąże Izraela z Bogiem Jachwę w sposób szczególny i wyjątkowy. Przez tę miłość stał się Bożą własnością. Taka miłość zobowiązuje też Izraela do miłości wzajemnej. Będziesz miłował pana Boga Twojego. Jest wyrazem takiej wzajemności. Tak przeto w Przemierzu rodzi się lud, który jest ludem Boga. Być własnością Boga Jachwe to znaczy być mu poświęconym, być ludem świętym. Przez Mojżesza Bóg Jachwe mówi do swego ludu, do całej społeczności Izraelitów: Bądźcie świętymi. Bo ja jestem święty, Pan Bóg Wasz. Wraz z wyborem Bóg udziela się swemu ludowi w tym, co Mu najbardziej właściwe, w swojej świętości, wymagając w zamian świętości w życiu Izraela. Jako lud poświęcony Bogu, Izrael ma być ludem kapłańskim. Wy będziecie nazywani kapłanami Pana, mienić Was będą sługami Boga naszego. Nowe przymierze. Nowe i wieczne, zostaje zawarte we krwi Chrystusa. W mocy tej odkupieńczej ofiary przychodzi nowy pocieszyciel, Duch Święty, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, jak zaadresuje apostoł Paweł swój list do chrześcijan w Rzymie. Podobnie też wyrazi się pisząc do Koryntian, do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, jacy są w całej Achaii, do Filipian, do wszystkich świętych, którzy są w Filipii, do Kolosan, do świętych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach, czy w Efezie, do świętych, którzy są w Efezie. Ten sam sposób mówienia odnajdujemy w dziejach apostolskich. Piotr przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Liddzie. Chodzi w tych wszystkich wypadkach o chrześcijan, o wiernych, czyli braci, którzy otrzymali Ducha Świętego. On właśnie jest bezpośrednim sprawcą owej świętości, na której przez uczestnictwo w świętości Boga samego buduje się całe życie chrześcijańskie. Zostaliście uświęceni przez Ducha Boga naszego. W parze z tym idzie konsekracja. Która w mocy ducha świętego sprawia, że ochrzczeni stają się królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca. Pierwszy list Piotrowy szeroko rozwija tę prawdę. Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem narodem świętym ludem Bogu na własność przeznaczonym abyście ogłaszali dzieła potęgi tego który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła wezwał zaś głosem ewangelii mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego Konstytucja Soboru Watykańskiego II Lumen Gentium wypowiada tę prawdę w słowach następujących Chrystus pan kapłan wzięty spośród ludzi Nowy lud uczynił królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu Swemu. Ochrzczeni bowiem poświęceni są przez odrodzenie i namaszczenie duchem świętym, jako dom duchowy i święte kapłaństwo, aby przez wszystkie właściwe chrześcijaninowi uczynki składać ofiary duchowe i głosić moc tego, który wezwał ich z ciemności do swego przedziwnego światła. Docieramy tu do najgłębszej istoty Kościoła, jako ludu Bożego i wspólnoty świętych. Powrócimy do tego w przyszłej katechezie. Teraz już jednak jasno wynika z przytoczonych tekstów, że w tej świętości i poświęceniu nowego ludu wyraża się namaszczenie, czyli moc i działanie samego Ducha Świętego.